Hej, kochani, tak mi naszło, żeby się jeszcze nagrać, tak na spokojniej. Tak jakoś melancholijno dzisiaj jestem. Jestem szczęśliwa, ale w środku tak jakoś czytam te wasze niektóre wiadomości i po prostu smutno mi. Smutno mi, że nie macie z kim porozmawiać, że jest tyle ludzi wkoło, a tak naprawdę większość z was jest samotnych. Nie mógł komu powiedzieć o tym, co go boli, o tym, co go trapi, o swoich uzależnieniach, o swoich problemach, o swoich spostrzeżeniach. Otaczamy się ludźmi, a tak naprawdę nie mamy przyjaźni, nie mamy kogoś, komu moglibyśmy zaufać. Zobaczcie, jakie to jest smutne. I cieszę się, strasznie się cieszę, że mogę i jestem tą osobą dla was, którą jestem światełkiem, którą daje wam ta wiara, że może się coś zmienić. Ja wam powiem, że nawet jak mi czasami jest smutno, to ja się tak bardzo cieszę wewnętrznie. Nawet jak mam taki jak dzisiaj melancholijny dzień i zawsze tak miałam, że ja się budziłam i ja wiedziałam, ja mam takie, że ja tu po coś jestem. Macie też takie coś, że po coś jesteście na tym świecie, jakoś jest wasza ta rola. Ja cały czas w to wierzyłam. Mimo wszystko, mimo jak mi czasami było źle, ja wierzyłam, że ja po coś jestem, z jakiegoś powodu jestem na tym świecie i ty tak samo. Nawet jak czasami wydaje ci się to bezsensowne i nie chciałbyś żyć, bo dużo z was też mi pisze, że nie chciałoby żyć, że chciałoby to wszystko skończyć. Ty po coś tu jesteś. Mimo niepowodzeń, mimo smutku, mimo tych, jakby to powiedzieć, niesprawiedliwości, które ci się w życiu przydarzyły. Ty po coś tu jesteś, ty dla kogoś tu jesteś, ty masz tu jakąś rolę do spełnienia, jakąś misję, więc nie poddawaj się i walcz. I postaraj się przeżyć to życie jak najlepiej. Ty nie jesteś sam, ty nawet jak czasami ci się wydaje, że jesteś samotny, to otwórz oczy, otwórz serce, bo wkoło jest tyle cudownych ludzi, tak samo zabłąkanych i zagubionych jak ty. I no popatrzcie na siebie oczami miłości. To nie jest trudne, naprawdę. Wejdźcie w głąb siebie i znajdźcie ta iskierka tego życia, iskierka tej miłości, iskierka tego dobra. I obdarujcie tą małą iskierką swojego bliźniego. A zobaczycie, to ma tak wielką moc, ta dobroć i miłość ma tak wielką moc, że trzeba nią zarażać. Tylko uwierzcie w to, że nie jesteście sami, że po coś tu jesteście i że tak wiele zagubionych duszyczek, ludzi smutnych, kryjących się za maskami nakładanymi każdego dnia, jest setki, jest tysiące. Tylko nauczcie się mówić, co myślicie i co czujecie. Nie ubierajcie tych masek i nie wychodźcie na drogę, jak to wam jest cudownie i wspaniale, bo ludzie właśnie przez ten pryzmat was tak oceniają, a tak naprawdę w środku jesteście złamani. Więc starajcie się być najlepszą wersją siebie i tą szczerą wersją. I nie pokazujcie komuś, że wam jest cudownie i wspaniale, jak tak wcale nie jest. Bo wtedy właśnie może ktoś pierwszy wyciągnie rękę. Tylko otwórzcie te serce. Chciejcie to dojrzeć, albo sami wyciągcie rękę do bliźnich, bo jest dużo dobrych ludzi. Tylko my, pokazując, jak nam to jest cudownie i wspaniale, odpowiadając każdym mądrym jakimś tekstem innym, sami pozwalamy ludziom się od siebie oddalać. Nie wiem, czy to dzisiaj wszystko było sklecone z sensem, ale tak chciałam wam powiedzieć, że czasami jest mi smutno, że tyle samotnych, zagubionych ludzi jest na tym świecie. Ale znowu z drugiej strony cieszę się, że mogę być tą iskierką dla was, tym światełkiem i że zawsze możecie do mnie napisać. Pozdrawiam was i otwórzcie serca. To jest nasze życie. Jeżeli ty swojego serca nie otworzysz na innych, to nikt tego za ciebie nie zrobi. Pozdrawiam.